Jo, hej, witam się z Wami w piątek. Jest zimno, pada, nie piątek, co ja gadam. Hej, hej, witam się z Wami w czwartek. Jest dzisiaj zimno, pada, ale nie tak mocno pada. Ale wyszłyśmy z Liwką sobie na spacerek. Na razie po podwórku, bo jeszcze dzisiaj planujemy z Karolem jechać po psa. Planujemy jeszcze z Karolem jechać sobie tak na godzinkę do lasu. Zobaczymy, czy będą grzyby. Jak nie będzie grzybów, to chociaż sobie pochodzimy po tym lesie razem z Liwką. I tak, trochę malujemy, trochę robimy ciastoliny, trochę wyjdziemy na dwór i tak wiecie, dzień za dniem leci, ale ja nie chcę zimy, ani jesieni, bo będzie tragedia. Ja wolę, wiecie, jak jest ciepło, dziecko chce sobie wychodzić, poczekać, muszę jej pościągnąć wszystko. Liwki nawet nie widać. To jest ten kombinezon przeciwdeszczowy, co Wam pokazywałam. Naprawdę spoko. I jest nawet na nim dobry. Jeszcze myślę, że na wiosnę będzie, także jest dobrze. Cię już nic nie widzi. Czapa już jest totalnie na tym, na oczach. Ale dobrze jest ten kombinezon, naprawdę, bo już by była cała mokra. Bo zjeżdżała na zjeżdżalni, co widać. Teraz Liwka będzie przeparkowywała. Widać, że wszystko jest normalnie tak zmoczone. Ale ten kombinezon z Lupilu spoko jest, naprawdę. Liwka oczywiście zawsze, jak jej poprawię czapkę, to ona i tak ją naciąga na oczy, żeby było fajniej. Tak, wróciłyśmy do domku i bawimy się wszystkim, co jest po prostu możliwe. Teraz wyciągnęliśmy jakieś figurki, wiecie, z jajek, jakieś pieski, pociągi różne. I wkładamy sobie tu, o, jeżdżą. Także już, słuchajcie, powoli. Muszę zapatrzeć się w jakąś książkę z pomysłami, co robić z dzieckiem. Podczas jesieni. Właśnie tak. Także wszystkie po prostu asortyment. Jeszcze zostały nam puzzle i książeczki. Też nam książeczki, puzzle do ogarnięcia, nie? Bo ciastolina, my jesteśmy wybawione. Tu jeszcze dinozaur jest przylepiony w ciastolinie. Także klocki też już na wszystkie po prostu możliwe strony. Trzeba pomyśleć nad zabawkami. Tylko... Oj, przepraszam, no, ale piłam kawę i dalej, wiecie, padam na twarz. I pomyśleć, nie zastanawiam się, czy w ogóle na temu zamawiać. Jak ktoś z Was zamawiał, to dajcie mi znać, jak z tymi zabawkami na temu, czy są spoko, czy niekoniecznie. Bo jestem ciekawa, czy po prostu zainwestować i zamówić, bo niekiedy są naprawdę, słuchajcie, takie perełki. Ale jak wchodzę na przykład na Allegro czy na jakąś inną stronkę, to w Polsce nagle jest cena, wiecie, na przykład z 20 zł jest za 80 czy 100. Dajcie znać, czy to się bardziej opłaca, wiecie, zamawiać w Polsce. Czy czekać na wysyłkę z temu i no w ogóle jak to wygląda, nie, dajcie znać. Zestaw lekarza też już na wszystkie strony możliwe, wybawiony już. Naprawdę, słuchaj. Tata jest w pracy. Jak tata wróci, zjemy obiadek, to pojedziemy do lasu. Znowu. W poszukiwaniu może grzybów, chociaż nie wiem, czy będą, czy nie, bo deszcz pada, ale słońca nie było. Były przymrozki. Więc zobaczymy, czy będą jakieś grzyby, czy po prostu fajnie sobie razem spędzimy czas. Teraz Liwka jeszcze poopowiada.
chciałaś nagrać influencerką. Ale trzymasz paluszka, myszko, i tu. O, tu trzymasz rączkę i nie widać nas. No. Słuchajcie, myśliśmy z Liwką domek. Czekaj, czekaj. O. Z klocku mamy domek. Liwka sobie tam układa różne zwierzaczki. I wyciąga. Drzwi zamykasz? O, tak. Super. No, zamknęłaś. Jezus, słuchajcie, naprawdę mi się tak chce spać. Baba! Baba? Papa! Papa! To musisz pomachać tam, jak robisz papa. Pa, 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 pa. Papa! Papa! I jest naprawdę, powiem wam, że jeszcze póki dziecko ma drzemkę, to pójdzie. Pokazujesz laleczkę i foczkę. Hopa, hopa robię. Hop, hop. No, super, widać. Jeszcze ciastolinkę masz. Pomachasz papa? Zrobisz? Zrobisz papa? No, widać ciastolinkę. To trzeba troszkę o foczkę przesunąć. Teraz będzie, o, tu widać ciastolinkę. Nie, nie zjadła, spokojnie. Dojechaliśmy do lasu. Tata się jeszcze przebiera. Liwcia zobaczyła żabkę. I idziemy szukać grzybów, ale dość sporo widzimy, że jest aut, także nie tylko my wpadłyśmy na ten sam pomysł. Liwusia, idziemy. Z tatą, chodź. Dobra, idziemy. Jak zobaczyła kałuża, to nie chciała odejść. Przeszukamy grzybków. Ale jak nie znajdziemy, to i tak będzie fajna zabawa w lesie. Nie, Liwka? I co, tata, masz coś? Bo Liwka szuka żuczków. Ten kombinezon, to jak będzie znowu ciepło, to idzie do prania. Pięknie się ptaszki śpiewają, powiem wam. Jest trochę taki, wiecie, deszczyk, trochę nie deszczyk. Tak, kurczę, fajnie. To wszystko i wygląda, i zapach. No jest grzyb, ale nie taki, jak powinien być. Co, Liwusia? Drzewka ładne? Jeszcze muszę kiedyś siąść do montażu, maybe jutro. Dobra, znalazłam tatę grzybiarza. Może to siądę do montażu, ale dziś... Proszę? Psie je też widzę. No nie było właśnie. Czekajcie, już tu muszę wejść za tatą i za Liwką, bo Liwka jak tylko widzi, że tata gdzieś się oddala, to trzeba lecieć za nim. Koniecznie. Po trupach do celu. Liwka leci za tatą. O. Z powrotem. Chodź, Liwuśka, chodź, chodź, chodź. Nie chcę się chwalić, ale ja z Liwką jesteśmy naprawdę bardzo dobrymi grzybiarkami. Bo tacie pokazałyśmy tyle grzybów. Co, kochanie? Te żuczki będą. I znalazłyśmy, słuchajcie, tyle grzybów w jednym miejscu, że dzisiaj naprawdę nie będzie wstydu, Liwanie? Będzie wstyd, czy nie? Chyba nie będzie wstydu dzisiaj. Tak? Szukamy dalej grzybków. Chodź, Liwka, szukamy taty. Dobra, słuchajcie, chwilowa przerwa. Ja sobie z Liwką wyszłam na taką główną drogę, bo tam po tych, wiecie, zakamarkach, ona chce za tatą, a tych po tych zakamarkach to jest... Pokaż buzię. No.
Ale dzisiaj, słuchajcie, mamy o wiele więcej grzybów niż ostatnio. Także honor naszej rodziny jest obroniony. Tak, Libusia? Idziemy szukać grzybków dalej? Pokaż łapkę. I wróciliśmy do punktu wyjścia, czyli do ciapu ciapu. Karo tam jeszcze chodzi, zbiera i szuka, ale ja już z Liwką musiałam trochę przyspieszyć kroku i iść szybciej, bo dzisiaj jakoś Liwka, nie wiem, nie ma nastroju od kilku dni. Co? No jestem. Muszę stać i pilnować, bo niby droga, niby nie. Muszę stać i pilnować. Także tak. Co u was słychać? Co dzisiaj robicie? Rano, po południu, wieczorem. Jak życie? Deszcz pada. I z tych spada z liści. Iwka, pokaż tata. Pokaż tata. Jeszcze damy to dziadkowi mojemu do obejrzenia. Nie siadaj mi tylko w tej kałuży. Tam są ale takie trujące, widać białe, nie? Właśnie zobaczę, czy to nie kania, czy coś. Nie. Ale weź na ją z tej kałuży. Chodź, myszka, idziemy dalej. Chodź, do bozi idziemy. No, do bozi. Autko twoje, tak? Czyli Liwka ma postój, wsiadła do auta, siedzi. Tata tam jeszcze poszedł w las coś zbierać. Zobaczymy, czy jeszcze coś przyniesie. A Iwusia robi przerwę. Potem jedziemy na jakieś jedzonko. Już? Dzięki. Co, zamknąć mam drzwi? Mam zamknąć drzwi? Okej. Okay. Słuchajcie, ona, patrzcie, ona patrzy, może się spuszcza, słuchajcie, ten ręczny, zmienia biegi, tylko patrzę, żeby auto nie odjechało. To jest aparatka, słuchajcie, naprawdę, to jest taki aparat, dobrze, że słuchajcie, siedzenia idą do prania, bo... Dziękowice. Cześć. Mogę się dosiąść? Tak? Dzień dobry pani. Radyjko? Tu się odpala? Patrzcie, sobie odpaliła radio. Niemożliwe. To zostaw, nie wyciągaj tatusiowi. O, i odpaliła radio, słuchajcie. Kicior. Ale to biegi, to tatuś. Mama musi się na prawo jazdy zapisać. Mama nie umie jeździć. Znaczy umie, ale... Wiecie, ciąży nade mną to widmo prawa jazdy. Ale zbieram się w przyszłym roku już na 100%. Bo cała mnie córka wyścignie w prawie jeździe. O. Czapę ma. Słuchajcie, patrzcie. Wyłączę to na chwilę. Bo rozładujemy tacie akumulator. A tata jest tam, słuchajcie. Grzybiarz mały. Jo, jo, jo. Patrzcie, patrzcie to. No dobra, już. Nie, nie, tego nie klikaj taciusiowi. Nie, nie, nie. Łobuz. Smyk. O, zamknęła auto i smyczysko. No smyk. Smyku. Patrzcie, patrzcie. A gdzie tata? Tata? Co? Otwórz. Dzień
dobry, witam Was bardzo serdecznie w piątek, pochmurny piątek, deszczowy piątek. Ja jeszcze troszeczkę jadę z mężem na zakupy spożywcze. Sądzę, że też pokażę Wam, co sobie dzisiaj kupiłam ze spożywczych rzeczy. I tak zaczynamy nowego vloga. No i dobrze, jestem po zakupkach. Na pierwszym planie woda. Tu mamy jajka takie wiejskie, dwa opakowania, kupowaliśmy w warzywniaku. Fantazje dla Livi, dwa opakowania. Tutaj serek Almette mamy, śmietankę, trzydziestkę. I takie, powiem Wam, coś. Mini kiwi, podobno polski produkt. W warzywniaku, je się w całości, tak słyszałam. Tutaj jeszcze Livi wzięłam też banany, bo dzisiaj była promocja. Muszą. No takie zmarznięte te kiwi. Nie są zmarznięte, one takie jakby mają być. Tu mam masełko roślinne, makaron do zupy. Tu mam riso. Jedno jest pistacja chyba, a druga czekolada. Dobrze, tak, pistacja. Czerwona kapustka, tutaj też jest taka kapustka surówka, tu sobie mój mąż majonezik kielecki wziął, koncentrat, tu ma śledziki, tak, śledzie ma tutaj w sosie śmietankowym, tutaj ma śledzie z cebulką, ten na raz, śledzie z koperkiem i śledzik w sosie musztardowym. Tu jeszcze mamy Jasia fasolę na zupkę. Może na moją Jasia fasolę, chyba trzeba jej kawę pomidorek, zrobić. Pomidorek, tak, Jasia fasolę mam. Dwie cebulki, pietruszka. O kurczę, przyciśnięta. Jednotka pietruszki, biały ryż. Co tu mamy? No to co? Karmi zero dla Pauliny na poprawę nastroju. Tak, powiedzmy, że alkoholikiem jestem. Chlebek. Tutaj są winogrona zielone, bezpestkowe, też wzięłam do Livi. Co tutaj mamy? Tu jest ćwiartka z kurczaka, dzisiaj też była na promocji. Też się opłaciło, bo niecałe chyba 4 zł był. Babciołowca promocja. Tak, tutaj mam pałeczki, ale one już nie były na promocji. Tutaj jeszcze jest biała kiełbaska, schabowe. Na niedzielę siatka z włoszczyzną, ściereczki, Ania i mleko. I powiem Wam, zapomniałam kupić sobie worków na śmieci, ale mam nadzieję, że Paulinka zrekompensuje to i kupi. Która mi robi pyszną kawkę. Hej, witam Was dzisiaj w kolejnym dniu. I dzisiaj będę na obiad robiła sobie kotleciki mielone, a dziewczyny tam chyba Paulina montuje filmik, a mała się tam bawi. Także pokażę, co ja używam do kotletów mielonych i sądzę, że wychodzą mi dobre, no przynajmniej chwalą je w domu. Mamy tak, mięso mielone mamy z szynki, bułka tarta, woda lekko gazowana, cebulka, jajko, lubczyku dodaję i jeszcze pieprz i sól. I ja zabieram się za moje mielone. I tak, kotleciki już mam uformowane, czekają na smażenie. Bułeczka jest z tego, a ja pomału biorę się za szykowanie, za smażenie kotlecików.
Jesteśmy w lesie, Liwko znalazła pierwszego grzyba, przez przypadek znalazła. Poznajdywam żołędzie, ale teraz jesteśmy... Tu jesteśmy! Przy drodze samej. Dzisiaj jest w ogóle sobota, więc witajcie. Mamy grzyba i szukamy dalej. Dalej grzybiarze atakują. Zaśledzimy. Tam znaleźliśmy w pewnym miejscu kilka grzybków, ale jeszcze jedziemy do blachowni, bo na razie jesteśmy w tym lesie między Bręczycą a blachownią. A teraz pojedziemy typowo zobaczyć sobie do blachowni, tam w to nasze miejsce. Jedziemy zobaczyć. Deszczyk sobie pokrapuje, ale nie ma złej pogody do spacerów, są tylko źle ubrani ludzie. Nie? A Liwcia jest dobrze ubrana. Czapa i przynajmniej nie spada na oczy. Chodź Myszka, do tatusia tam idziemy. Powolutku. No. Trochę tu żołędzi widzę. W tym lesie, bo u nas tam to jakoś nie widziałam. A tam, Karo, co to jest takie śmieszne? Jesteśmy już w aucie. Jeszcze pojedziemy na blachownię, bo Liwka pokazała, że ją trochę jeszcze gdzieś ząbki bolą. Więc tylko chwilę jeszcze pochodzimy. Coś tam nazbieraliśmy, zaraz wam pokażę, bo tam jest Karo. No i jak się źle czuję, no to jeszcze chwilkę tylko pochodzimy i tyle. Słuchajcie, jesteśmy już w blachowni. Tak, wołałam tatę, zaraz przyjdzie, zobaczy te grzybki. I jesteśmy już w blachowni, blisko domku. Liwcia jakiś ma doła, tak? Pokazała mi, że ją ząbki bolą, więc damy lekarstwo. A gdzie tata jest? Trzeba krzyczeć głośniej. No i tu są. I tak. Też tak sobie spędzamy czas, że troszeczkę grzybków sobie nazbieramy. I tak. Fajna obrączka. Może też jakieś taką będziesz miała. Ok, więc mamy zbiory. Trochę tego jest. No nie jest źle. Dziadek mówi, że same maślaczki nazbieraliśmy tą razą. Więc albo je ususzymy, albo zrobimy sobie jajecznicę. A może połowę ususzymy, a połowę zrobimy na jajecznicę? Dokładnie tak. Połowę ususzymy, a połowę sobie zrobimy. I jeszcze kupiliśmy sobie sushi na kolacyjkę. Winko. Czy coś chcesz dodać? Byłoby więcej grzybów, gdyby iść na cały dzień. No i też jakbyśmy byli bez Liwusi, ale Liwcia też jest dobrym grzybiarzem. Przy drodze, nie? No bo to wiadomo, spacerek z rodziną to raczej tak przy drodze, ani tam w głębi w las. Ale biorąc pod uwagę ile, no 3 razy byliśmy na grzybach, no. A ja jeszcze 4 to przyniosłem sam 2 siatki. Także myślę, że zapas na zimę będzie, babcia zrobiła słoik, będzie na zagrychę. Także tak, jest będzie super, dobrze. Jest super moim zdaniem skromnym. I tak, witam się z wami znowu tym razem w niedzielę. Chcesz, że będzie tylko witamy się i witamy się, no ale dobra, czasem tak jest. Dzisiaj mieliśmy odpust w naszej parafii i Liwka wychodzi sobie chomika, który gada, ale pokażę, jest wkurzający. Cześć. Cześć. No. I cymbałki do tego są. Liwka ma. I tak, idzie główny zainteresowany. Ale ona jest zainteresowana Bibi. I tak, dzisiaj tylko tam wyjechaliśmy na ten odpust zobaczyć. I leżymy, leniuchujemy. To jest też jedyny dzień Karola wolny od pracy, więc siedzimy w domu. Odpoczywamy. Ja też poszłam spać na 2 godziny, jakoś nie wiem, zmogło mnie dzisiaj. No i tak, teraz sobie wyszłam z Liwką, a potem będę robiła mniej Karolowi jajecznicę z maślaczkami na masełku. I biś! Na masełku. Także tak. To może potem nagram tą jajeczniczkę. Dobra, słuchajcie, jeszcze wyszliśmy na spacer. Przy okazji tutaj w nasze te miejsce na to jeziorko. No i przy okazji Karol sobie chce zobaczyć, czy są faktycznie u nas w okolicy grzybki, czy tylko u nas w lesie. Liwcia sobie chrupie. No i tyle. Także tak mamy w razie czego parasolkę. Liwa chrupy. A Karol mi coś tam tłumaczy. Liwuś, czemu ty wychodzisz? Dzień dobry. Dzień dobry. Ubrałam ją, słuchajcie, nie w ten kombinezon. Mam nadzieję, że nie będę tego żałować. Tata, dziecko uciekło. Bo się oddaliłeś. Pociąg. Ciuch, ciuch. O,
w ciebie oczywiście nie odpuściła kałuży, nie? Patrz pod nóżki. Dobra, Iwka jeszcze nas wyciągła nad wodę. Musiała sobie obejrzeć co i jak. Trochę wędkarzy jest, trochę jeszcze ludzi. Widzę, że też chodzą tu po tych lasach, ale tu, wiecie, tak mocno jakoś nie ma terenu. Wiecie, trochę jest lasów, ale no coś tam ludzie znajdują jednakowoż. No. I tak. Tatuś z córeczką nad jeziorem. I widzicie, nie tylko spacery z babcią, bo z tatą też wychodzi się na spacerek. Idą, słuchajcie, skazańcy. Do tej płytszej ją daj chociaż. Wiecie co, myślałam, że założenie kombinezon, że jak nie założę, to się uda. Nie. Jutro na spacer, jak będę miała i z mamą, to jutro zakładam kombinezon. Paula, no, musimy już jechać do domu, bo jest mokre. No, widzę. Oj, Boziu, Boziu. O, nie, ona jest głęboka. Dzień dobry. Nowy tydzień, nowe możliwości. Nowy spacer. Ja się cały czas witam. Gdzie idziemy dzisiaj? Gdzie idziemy, Livia? Tu. A jednak w pola. A ja jej ubram kombinezon. Przeciwdeszczowo. Także idziemy w pola. Miało być co innego, bo mieliśmy jechać dzisiaj do lasu, ale Paulina tam sądzę, że już tam trochę ma tych nagrań z lasu. Tak. Mieliśmy jechać do lasu, znaczy jechać, no my z Pauliną, z Livią, no ja i dziadek. Na takie źródełko i potem mieliśmy iść na plac zabaw, ale nam się auto zepsuło i nie możemy jechać. Takie, takie nam się nieszczęście stało. Ale tu błotko, a babcia w trampkach. A ja w kaloszach. Babcia sobie kaloszów nie kupiła. Ale jak mi się rozwalą te trampki, to sobie zamówię nowe tam. Nie będę rozpaczać z tego powodu. Także idziemy, relaksujemy się, bo nie pojechaliśmy tego do tego lasu i mój mąż wymyślił sobie, że dzisiaj sobie będzie malował drzwi od łazienki i zrobił nam taki smrodek, że stwierdziliśmy, że musimy z tą Livią wyjść. Tak. Lato miał, to mu się nie chciało, a teraz jak przyszło tego, to on strasznie będzie ten. Dobra. Co trzeba robić? Livka wysiadła z wózka i stwierdziła, że będzie szła. A na razie stoi i się nie może zdecydować. A ja mówię, o Jezus, ja ją ubrałam. Tak, mama ją ubrała, a babcia się nie będzie niosła. Wysiadłaś, to chodź, idziemy na spacer. Mamy iść na spacer, a nie nosić się na spacerze. O Jezus, no ta szkawka nie da mi żyć dzisiaj. No i co pan najdziesz? Chodź, ci dam chrupkę. Chcesz chrupkę? Ona ma ten kombinezon taki brudnawy, no bo ona się oczywiście... W lesie sądzę, że tego wytarzała. W lesie u nas na podwórku, wszędzie. Na razie czekam, jeszcze dzisiaj nie chcę pomagać. Bo jak był deszcz, to oni ją wyprowadzali i ona się wtedy wytarzała, bo to jej nie przemakało. A jutro będzie do prania szedł kombinezon. Tylko mówię, ja wczoraj po prostu ją wzięłam i zmoczyła sobie nogawki. O Jezu, ze mnie szkawka to spadnie. I mówię, przynajmniej się dzisiaj nie zmoczy. To się stwierdziła, że pójdzie gdzie indziej. Jak wrócimy, to zrobimy sobie może zamówienie na Sinseju. No, bo to i tak trzeba... Jezus! Tak, Livuś? Zrobimy zamówienie. To i tak trzeba czekać jeszcze o, ile? O, chyba moje palce były w kadrze. No dobra, już nie ma. To i tak trzeba czekać około 5-6 dni.
to nigdy nie przychodzi, wiecie, tak z dnia na dzień. Zawsze muszę w tym senseju poszukać. Ja sobie chciałam zamówić w senseju budki, kurtkę jakąś zimową albo płaszczyk. Ja mam ten płaszczyk fajny upatrzony. I chciałam sobie to zamówić jakiś sweterek. O, tam jest chyba Dorota. Bo tam Daisy widzę, no. O, pani Ewa tam jest. Także idziemy dalej. Tak. Jeszcze po pierdoły staniemy, pewnie. Tak, idziemy o dalej. Jezus. A to panią Ewę widziałam tam w tych krzakach. No. Nie faceta. Oliwka wysiadła z wózka i stwierdziła, że będzie szła. A na razie stoi i się nie może zdecydować. A ja wie. O Jezus, ja ją ubrałam. Tak, mama ją ubrała, a babcia się nie będzie niosła, wysiadłaś, to chodź, idziemy na spacer. Mamy iść na spacer, a nie nosić się na spacerze. O Jezus, no ta szkawka nie da mi żyć dzisiaj. No i co, pan najdziesz? Chodź, ci dam chrupkę. Chcesz chrupkę? Ona ma ten kombinezon taki brudnawy, no bo ona się oczywiście w lesie, sądzę, że wytarzała. W lesie u nas na podwórku, wszędzie. Na razie czekam, jeszcze dzisiaj nie chcę pochodzić. Bo jak był deszcz, to oni ją wyprowadzali i ona się wtedy tarzała, bo to jej nie przemakało. A jutro będzie do prania szedł kombinezon. Tylko mówię, ja wczoraj po prostu ją wzięłam i zmoczyła sobie nogawki. O Jezu, ze mnie szkawka to spadnie. I mówię, przynajmniej się dzisiaj nie zmoczy. To się stwierdziła, że pójdzie gdzie indziej. Jak wrócimy, to zrobimy sobie może zamówienie na senseju. No, bo to tak trzeba... Jezus! Tak, Liwuś? Tak zrobimy czekać. Zamówienie. To tak trzeba czekać jeszcze ile? O, chyba moje palce były w kadrze. No dobra, już nie ma. To tak trzeba czekać około 5-6 dni. To nigdy nie przychodzi, wiecie, tak z dnia na dzień. Zawsze muszę w tym senseju poszukać. Ja sobie chciałam zamówić w senseju budki, kurtkę jakąś zimową albo płaszczyk. Ja mam ten płaszczyk fajny upatrzony. I chciałam sobie zamówić jakiś sweterek. O, tam jest chyba Dorota. Bo tam Daisy widzę, no. O, pani Ewa tam jest. Także idziemy dalej. Tak. Jeszcze po pierdoły staniemy, pewnie. Tak, idziemy dalej. A to panią Ewę widziałam tam w tych krzakach. No. Nie faceta. Siebie? Nie, okoliczności przyrody. Jesiennej. Bo po ilu to, ile to padało? Od środy, czwartku? Nie wiem. No chyba tak jakoś. Od 4 z 5 dni padało na bank. Znaczy no padało, no to nie był jakiś taki intensywny deszcz, żeby tam nalało. Taka mrzawa bez nadziei. Ale mrzawa była cały czas, było pochmurno. A dzisiaj taki fajny dzień, jutro też ma być fajny. Ma być jeszcze ciepło. Tak, to jutro też będzie trzeba to jeszcze wykorzystać na jakiś spacer. Tak. Ojciec jutro pojedzie do pracy na drugą zmianę, a my możemy sobie... Ja to muszę dzisiaj z moim mężem wyczyścić nasze auto przed zimą. Jest ciepło. Bo mieliśmy wczoraj, ale wczoraj jeszcze przecież mrzyło i nie zrobiliśmy tego, więc dzisiaj trzeba wyczyścić auto. Bo jak się wchodzi, to jest wszystko tam. Nie no jak to zabawka, po resztki jedzenia, no wszystko jest naprawdę. No jak to się podróżuje z dzieckiem, to tak jest. U nas też trochę tam było no to tego trochę, bajzu. Ale u nas to jest tragedia. Jeszcze się makaron, słuchajcie, poniewiera, porozrzucany. Także dzisiaj jest akcja sprzątanie Fiata po prostu. Bo już nie mogę, a potem będzie jeszcze gorzej. To są jedyne takie ostatki, ten, zmienić dywaniki, odkurzyć, zrobić porządek w liwki zabawkach, kupić ładne pachnidełko i można jeździć. Całą zimę. Tak. A tam są krowy. No, tam jest stado. Nie, Lika, tam nie idziemy. Nie, tam nie, bo potem jesteś niezadowolony, jak wracamy. Bo tam za długo wracamy tamtędy. A tam dziki były, ja się boję. Tak. Patrzcie, no. Normalnie aż te laski się proszą, żeby polecieć. Tak, Paulina tu chciała już po laskach szarżować. Nie obchodzi, jeszcze musimy wrócić. Może się skuszę. O, tu też mam bliżej lasek. Ale dzików to było mnóstwo, widzę. No słuchaj, no to jest ich naturalny ten, to więc jeżeli są w polach takie zryte i są dziki. U nas też są. I są dziki, to jest okej, okay, ale jak już u nas na dzielnicy są, to już nie jest dobrze. Tak. Niby Częstochowa, ale już wieś. Tak. Krowy są.
Livia tam ogląda gąsienicę. Gąsienicę oglądamy. Gdzie macie gąsienicę? Kurczę, no. Czego ona się i tak wyślizgnie? Nie wiem, że ona się wyślizgnie. Gdzie masz tą gąsieniczkę? Zniknęła? Schowała się. To za śpiki. Smarkate lata mi się przypomniały. Ona poszła na grzyby, a Livia idzie za nią. Jak, Liwunia, znalazłaś? Nie, jeszcze? Jeszcze nie? Pokaż babci. A to jest taki grzybek jadalny? Gdzie? To? No. Zapomnij. Nie, to nie jest jadalny grzybek, nie. Widzicie, o, tutaj takiego znalazła. Paulina, co? Wiesz co, one mi tak trochę na jadalne wyglądają, ale... Ja w życiu takiego grzyba nie widziałam. Ale bo on jest może obmrożony, wiesz? Nie, to marzenka. Albo stary. Na zdrówko. Tu nie, Livka, tych nie będziemy zbierać. Mama mówi, że to nie są do... Że to nie są do Amciu. Tak, to jest koźlaczek. Taki trochę objedzony, ale... Ostatni przystanek, kałuże. Super, a ja siedzę. Dobrze, Livcia. No, siedzi to babuska. Mam z tobą? Baba nie, baba ma trampki, to baba to nie wpadnie w tą kałużę, coś ty. Mama ma te, a wózek jedzie. Zabierzemy go. Livka, fajna kałuża? A jak nie? O, tą czapkę, co jej się pod tego, to ona z powrotem na oczy. Chciałam jej włosa poprawić pod tej czapki. I przebiegamy przez kałużę. Czyli tak samo robiła, tylko że miała zwykłe spodnie. Mhm. Babcia nas opuściła, a Livka jeszcze robi ciapu-ciapu. No baba już jest prawie przy domku. Dzień dobry, witam was w kolejnym dniu.
Dzisiaj co mam? Dzisiaj mam zaplanowany wyjazd na pocztę, bo muszę popłacić rachunki. Muszę jechać do biblioteki, wymienić sobie książki, bo już przeczytałam. Zrobię w warzywniaku jeszcze jakieś małe zakupy. I w spożywczym też jakieś takie drobne. I to chyba będzie wszystko, co mam do ogarnięcia w dniu dzisiejszym. A tam jest moja kochana wnusia. Także tak. Tak, sądzę, że pójdziemy na spacer, zjem obiadek i załatwiamy to na spokojnie. Bo auto już przyszło z naprawy, jest naprawione, także... Tak, tak, tak właśnie zrobię. Dobra, wracam po krótkiej przerwie. Tata, los swój. Mamy 4 miejsca, bez oszukiwania. 4 miejsca? 4 miejsca. Różne miejsca. Jestem bardzo ciekawa. Ja wiem, jakie to są miejsca, dlatego ja nie mogę losować. Co tam jest? Nie wiem, zaraz się zaskoczymy. Mam nadzieję, że do Wisły. Nie, nie pisałam Wisły nawet. Nie brałam jej nigdy. Pisałam ci. Tam nie ma tam po co jechać z Liwką. Co? Na skocznie? To jej nic to nie będzie cieszyło. Krasiejów, dinozaury. Czy jesteś z tego zadowolony, czy chcesz losować jeszcze raz? Nie no, no nie będzie oszukiwania, no skoro tego wylosowaliśmy Krasiejów, to a chcesz zobaczyć, co było jeszcze? Kierunego pole. A no właśnie, nie pytałem się, co jest. No to możesz teraz rozwinąć. Nie, to tak za bardzo, nie wiem jak tam jest, no pojedziemy, zobaczymy. Ale może to w sumie najlepszy był tym. Łódź, orientarium plus palmiarnia. No, palmiarnia to taka... Byliśmy już tam w tej łodzi i nie zwiedziłem do końca tego orientarium. Dobra, dawaj, losuj dalej. O, chomik wychodzi. Opole, zo, Muzeum Wsi Opolskiej. Do tego muzeum to byśmy mogli i się wybrać. Ale w sumie na razie Krasiejów jest... Najlepsze. Zobaczymy jeszcze ostatnie miejsce. Chowów. Zoo plus kolejka plus planetarium. No planetarium bardzo fajna sprawa, ale Liwka chyba jeszcze jest za mała. Nie, teoretycznie nie. No planetarium. Krasiejów, dinozaura. A co tam jest w tym Krasiejowie? Byłaś tam kiedyś? Byłam, ale dużo rzeczy się pozmieniało. Także możemy zobaczyć jeszcze na YouTubie. Jakich rzeczy? Wszystkich rzeczy, no nie wiem, dinozaura raczej się nie zmieniły, nie? Ale co tam jeszcze jest oprócz figur dinozaurów? Poczekaj, bo chomik walczy z marchewką, to jest bardzo ciekawe. No jakieś tam kina 5D, także zastanawiam się w sumie, czy te dinozaury na pewno, czy nie. Bo jednak nie wiem, czy chciałam, żebyś wylosował Krasiejów. No nic, to będziemy oglądać te 4 miejsca i jeszcze może tak wybierzemy, które jest najfajniejsze. No to będzie oszustwo, no. Cicho. Miało być uczciwe losowanie. No chyba zobaczymy. Chyba, że nagramy wszystko jeszcze raz i dodamy więcej miejsc. Nie, nie pojedziemy do Wisły. Nie uwierzycie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w lesie. Lwka też jest. Ale przynajmniej dzisiaj nie pada deszcz. Ale szukamy grzybów. A jest, słuchajcie, o, pełno aut. Słuchajcie, pełno aut jest. Liwka się schowała pod krzakiem. I szukamy grzybów. Na razie, słuchajcie, jest pełno psiaków i pełno ludzi. Także podejrzewam, że dzisiaj chyba nic nie znajdziemy. No ale nic, porozglądamy się troszkę. Po grzybach pokażę wam. Poczekajcie, bo tu muszę te komary wypuścić, cholerne. Już wam pokażę. Trochę ci się zbieraliśmy, powiem, że jak wniosłam, to taka dość ciężka ta siatka. Słuchajcie, o. Ja znalazłam takiego jednego, największego po prostu, ale dzisiaj wszyscy super znajdywaliśmy. Ale po rozmowie z Liwką, Liwka powiedziała, że... Ale gumowce. Że następnym razem zostaje Liwka w domu. Że już jej się nie chce jeździć z nami na grzyby do lasu. Może będę musiał wyciąć. Także tak, siadamy. Wyciągnąć. Siadamy i jedziemy. Tylko od razu powiedz, że tutaj mogę wjeżdżać samochodem. Tak, nie było, może wjeżdżać, bo to jest normalnie dróżka.
Droga, nie, to jest droga publiczna. Tak. Tak wam mówi Karol. Także możemy tu wjeżdżać. Liwka je bułeczkę, tak? I jedziemy do domku. Jeszcze w domu wam pokażę dokładniej te nasze zbiory. A teraz już jedziemy, bo już jestem wypompowana z tym, że sprawiał się. Zadowolony? Ja też jestem dzisiaj zadowolona ze zbiorów. Kilo grzybów. No kilo, może ze dwa. No. Ale nie mamy takiej dobrej wagi. Musimy sobie kupić wagę kuchenną typowo. Nagramy. Jedziemy do domu! Pa, pa! Pa, pa! Słuchajcie, nie uwierzycie, co robimy. Jesteśmy na podwórku. Pokrapuje deszcz, ale po prostu nie brałam dzisiaj kurtki, bo jest no w miarę ciepło. Wzięłam sobie tylko kamizelkę i wiecie, sweterek. I siedzę i czekam, bo Liwusia się bawi na dworze. Ubrałam jej ten kombinezon przeciwdeszczowy i sobie tupta, a ja sobie siedzę. Plan jest taki, że wczoraj Liwka powiedziała, że nie chce już jeździć do lasu, więc ja z Karolem po pracy skoczymy na ten no do lasu sobie skoczymy, a Liwka po prostu posiedzi z babcią. Nie wiem, czy mam patrzeć tu, czy tu, czy tu, bo tu mam kamerkę, a tu mi się lepiej widzi, jak wygląda. No. Taki jest plan. Że my sobie pojedziemy z Karolem na godzinkę do lasu, a Liwka zostanie z babcią na tą godzinkę, półtorej. No bo jak nie chce do lasu jeździć, bo już jest zmęczona tym łażeniem i tym wszystkim, no to też nie ma sensu jej brać i żeby się wkurzała i denerwowała. Więc taki jest plan. Jedziemy z Karolem na grzyby. Dzisiaj trochę pokrapuje. Wczoraj było trochę słońca. Jutro też ma być słońce. Także jedziemy obejrzeć jeszcze grzybki dokładnie, bo jak idziemy we dwójkę, to zawsze więcej tego zbieramy, nie? No. I zawsze tego więcej zbieramy. Więc dzisiaj zobaczymy sami, jak pojedziemy, bo zawsze bierzemy Liwkę. A dzisiaj spróbujemy pojechać sami i zobaczymy, co nam się uda nazbierać. Prawda, Liwka? Tak? Także Liwka sobie szaleje, ja chodzę pod parasolem i tak nam mija środa. Środa. Wczoraj było losowanie, gdzie pojedziemy, ale z Karolem stwierdziliśmy, że ani on nie chce jechać do Krasiejowa zbytnio, jakoś mu się nie widzi. Do Muzeum Wsi Opolskiej Zono niby spoko, ale już byliśmy, w Łodzi też byliśmy, w Chorzowie też byliśmy zimą na początku tego roku. No, a Karol poddał pomysł, żeby jechać, wiecie, Żywiec, Międzybrodzie Żywieckie i te okolice, po prostu popatrzeć, co tam jest ciekawego i tam po prostu sobie, wiecie, pojechać. Także zobaczymy. No, ale nie wchodź tam. Także zobaczymy sobie, co jest fajnego i coś wybierzemy fajnego na weekendzik, na weekendowy wypadzik. Czy zostaniemy jedną noc, czy jakaś tylko jednodniowa, na zdrowie, czy tylko jednodniowa wycieczka. No, zobaczymy. Najpierw są sprawy ważne i ważniejsze, czyli przegląd auta. Także tak. I bite lata. I relaksujemy się na dworze i wdychamy świeże powietrze po deszczyku. A potem grzybki. Standardowo, teraz będą te vlogi takie grzybiarskie, no ale po prostu powiem szczerze, że odkąd w sumie byłam na grzybach z Karolem może raz w życiu, a teraz po prostu jeździmy z Liwką. Także dopiero od tego roku, w tamtym roku nie, ale w tym roku już zaczęłam jeździć z Karolem na grzybki. Moja nowa pasja, jestem jesieniaro grzybiarą. I tak. Tak, a tutaj mamy Liwcie i jej mamę. Poczekaj, że zmienię tego pomika. Liwka dzisiaj pojechała do sklepu na taką przejażdżkę z dziadkiem. Mieli jechać tylko po mleko, po mleko i po krem do naleśników. A przyjechali z psem i z budą. A oczywiście w budzie jeszcze jest chomik. Ten chomik powtarza. Tak. Chomik był kupiony w niedzielę, bo był u nas taki odpust parafialny. A piesek dzisiaj. Tak, Liwia? Tak. To jest komórka. Komórka, tak. Komórka to jest taka gra. Gra. A tą grę to żeśmy wczoraj na poczcie nabyli. Także tak, tak Liwia zrobiła zakupy. Chciałam chomika pokazać.
Ja chyba nagrywałam. Nagrywałaś chomika? No tak, muszę przejrzeć moje dane. No to jak chomik był nagrywany, to nie. No to dzisiejszym nabytkiem jest piesek z budą. Piesek przestał szczekać. Co się stało? No, zatrzymała go pewnie mu funkcje życiowe. Oj! No, pięknie. Przepraszam, będą moje palce. Bo to mi się śpi. Wyśliznęło. No, powiem ci, że wczoraj taka byłam ten i dzisiaj też taka jestem napytomna. A to i nie pokazywałem. A ty gdzie na tą ławę wlazłaś? Gdzie weszłaś na tą ławę? Bo pieska uczy chodzić. Jak ma piesek na imię? Bibi? Bibi? Koniec filmowania. Teraz zabawa. Bibi masz? Drugą? Tu? Czy nie Bibi? Czy tylko piesek? Piesek jest pieskiem. Piesek jest pieskiem, nie Bibi? No pięknego masz pieska. A jaki mięciutki, ojej. Mięciutki jest? Ale szans na chodzenie ma zero. Bardziej zajechany. Sądzę, że jak tata jej wróci z pracy, to tylko obejrzy resztki pieska. Nie, bo przecież piesek nie będzie chodził i szakał. Niech on się biedny tymi nóżkami namacha. O. No nie da szans mu rozwojowych. Nie ma. Ta pogoda dzisiaj jest taka. Ja miałam sprawdzić swoje parametry życiowe i nie wiem, czy sobie zrobić kawę, czy nie robić kawy. Lepiej się położyć spać. Dzisiaj to tych naleśników zrobisz więcej? Zrobię. To może bym powiedziała dziadkowi, że dzisiaj będziemy mieć na kolację naleśniki. Zobaczmy. Działa. O, o. Dobra. Cześć, jesteśmy na grzybach w Dąbrowie Zielonej. Jak to się nazywa? Za Korzonkiem. I mamy pełno grzybów. Tam jest kolejny. To jest tak. Hop. Hop. Hop, ja malutkie. Ja też mam jeszcze dwa. Następny. A i tam gdzieś widziałem jeszcze po lewo. A tam Paula o, ma. A tu Paula siedzi w grzybach. A ja taka niewyjściowa jestem. Słuchajcie, napadły nas jakieś latające komaro, nie komaro, pająko, kleszcze, zobaczcie ile mamy. No dziś naprawdę, powiem szczerze, że ta siatka mi ciąży dzisiaj, naprawdę. Jak nigdy. No jeszcze szukamy coś po drodze, by wyjechać Politkę i do Karola babci zawiedzieć te grzyby. Bo ja sobie trochę ususzyłam, no ale ileż to można tego suszyć, a babcia zrobi nam przetworki. Tak, na zagryzkę, do słoiczka. Na zagryzkę. To ja, babcia, sama tymi ręcoma wytargałam. Ze 3 kilo, 4 kilo będzie. Wracamy, Boże, jak ja wyglądam, jakbym była zdyrana, jakbym w robocie była. A ja na grzybach po prostu byłam. Być ochrona, fryzura, ja na nie grzybach. Wiem. Na grzybach. W lesie. Nie, no naprawdę na grzybach byłam, naprawdę. Jedziemy jeszcze do Maka po jaką kolację. Kurde, ja wiem, bardzo twórcze i zdrowe, no ale czasem tak bywa po grzyborach. Ale jeszcze w międzyczasie potem pojedziemy do tej, jak mówiłam, Karola babci podjedziemy. Ona zrobi tam z tymi, muszę zaraz zawiązać te grzyby, bo pokazywałam tacie mojemu i ona tam zrobi pożytek z tymi grzybkami. No i my przyszły tak dostaniemy, a ja po prostu nie mam czasu, siły męczyć się z tymi grzybkami, a ona, wiecie, dla nawet zabicia nudy po prostu. I podjedziemy na chwilę, damy jej to wszystko, jeszcze tam słoiczki mam, damy jej to wszystko i tyle. Ale jestem głodna, Jezus, ten las tak wyciąga, nie? No, trochę mnie, kurczę, głowa swędzi, bo pełno tych latających muszeczek, nie? Muszek, kleszczów nie. Jeszcze mam brudne okulary, muszę tutaj coś wyczyścić, ale to jak staniemy już. No. Jakoś dojedziemy, to jedziemy, jakoś się burzę, jako brudno, pazury da. Dobra, pędźmy coś zjeść, bo normalnie zaraz mi żołądeczek wejdzie do pupy. Tak
żadnego mandatu na przykład. Nie było mandatu. Droga publiczna, o, samolot leci. Droga publiczna. No na te od Konopiska. Tak. Dobra, jedziemy. Witamy Was. Już w ostatnim chyba dniu tygodnia. Czy Ty na mnie pokazujesz znowu? Tak, na Ciebie pokazuję. Dobrze. Pasowałoby zakończyć już tego vloga jakoś. No, w ogóle trzeba by zmontować. Zmontować i zakończyć. I tak, dzisiaj żeśmy byli w sklepiku znowu. Jakie przybliżenie, no Ty, no tak można by się. W osiedlowym i... Znaczy osiedlowym z ubraniami i w Auchan byłam. W Auchan kupiliśmy Livuni ciastolinkę. Na wam. Tak, już jest wszystko wymieszane, a nie ma pudełka. Nie, dziadek wyrzucił. W sumie to takie o jakimś tam chyba pilocie. W samolocie, o podróżach takie. Tak, o, tutaj jest jakiś ten, nie wiem co to jest, co tu, gdzie tu, co tu jest. Tu był kapitan, tu się wkłada, to jest jakby dziób tego i tu jest kapitan do zrobienia. Także tego, tak, chomikowi jeszcze żeśmy też wzięli karmę i trocinki. Nie, farby. Gąbeczki do kąpieli, dwie mamy nowe dla Liwki. Bo tamtą starą wyrzuciła. Tak. A tutaj taką Paulina farbę sobie wzięła do włosów, także pomaluję sobie włosy w końcu. Mhm. I co tu jeszcze? Aha, ja tutaj zaprezentuję. Tak, tutaj jeszcze mamy tego. Mamy farby. Tak. Takie najzwyklejsze włosy wzięłam. Małego Picasso. Tak, wzięłam jej do malowania. Tak, no, otworzyć Ci to. Będzie farba zmieszana z ciastkiem, proszę. To jeszcze z wczoraj mamy Hipcia, Viva Polu kupionego. Tu mamy potworka. Z gazetki. Marsjanina. Blog rysunkowy. Ale ja nie zauważyłam, że on jest kolorowy. Powinna do niej mama, a to jest kolorowy. Ale to co, farba mi na czarnym pomaluje... Ojejku, znowu mi się pomaluje ten... Na czarnym pomaluje biały. Liwuniu, jesteśmy w drugą stronę. Musiałabyś iść tam koło mamy. Tu koło mnie musisz pokazać. Tak, teraz ubranka takie też nabyłam wnuczce, to jest podkoszulka do trzyczęściowego kompleciku. Tak, to jest takie akurat, to myślę, że na teraz. Nie pamiętam ile ona kosztowała. Teraz Wam powiem, 65 zł. Taka bluza do tego jest taka fajna, zielona w kwiatuszki. Jak taka żabka. I do tego są takie spodenki dresowe też z kwiatuszkiem granatowe. Tak. Ale ten... Ale to jest właśnie miętowy kolor dresu. Śliczny. Jest przecudny. Ładny Liwka? Liwka jest czym innym zajęta. Ona jest na innym etapie. Jeszcze, ona jest z farbkami. Tak. Bufiaste takie rękawki i cyko. Tak, to zrobię. Jak się przybliżyłam do Ciebie, to on się taki szary zrobił. Aha. No nie? No nie jest szary. Nie, on jest taki miętowy. Serduszka. I do tego gaciorki. I do tego są takie spodenki dresowe na kancik. I ja, słuchajcie, poszalałam troszeczkę. A ten kosztował 55 zł. 55 kosztował ten dresik zielony i Paulina sobie kupiła taką bluzkę. To jest taki kolor beżowy. Tak, taki beż. Poczekaj, bo pokazuję, tam do kamerki, widzisz tu, gdzie tam babcia są, stoi. Tam są cekinki, tam są sznureczki. To nie tam są jest cekiny. Nie, tam są jakieś, co to jest? Nie, to jest takie z nitki zrobione. Z nitki takie włosie tu jest. A kswet jest bardzo grube, słuchajcie. Typowo zimowe. I czuć ciężkość, naprawdę. Jak tak ten, to czuję, że jest tak ciężko. Się tak dziewczyny się dzisiaj obkupiły. Jeszcze pokażę Wam, co moje mężowi kupiło. Bo on też jest bardzo ważny. Co, Liwunia, będziesz malować dzisiaj? Nie wiesz jeszcze co, myszko? Już Wam pokazuję. Mojemu mężowi też kupiłam, bo jak mamy gdziekolwiek jechać, to potem mi się... Tam w tle mamy tą szafkę tam w korytarzu, a tam na tej szafce mamy dzisiaj wszystko. Bo ja jeszcze nie skończyłam sprzątania. Pojechałam do sklepu i nie skończyłam sprzątania. Tak. I mojemu mężowi stwierdziłam, że wezmę, chciałam zestaw dresowy, ale pani nie miała żadnych takich dresów fajnych. Więc wzięłam mu jogery, ale te jogery są z takiego fajnego, miękkiego materiału, że takie są. I one kosztowały 85. I do tego wzięłam taką bardzo grubą bluzę. Ona kosztowała bez mała stówkę, bez 2 zł. I ona jest mega gruba. Tu ma tylko jedną taką aplikację,
ale tu ma takiego misia w środku. Jest bardzo ciepło. Ja nie wiem, czy to jest, jak to jest jakiś odcień niebieskiego, no nie? Taki haber? Nie, no nie. Haber jest inny jest habrowy kolor. Taki myślę, że taki coś białego prześwituje, taka niteczka. Może jakby. I taki haber, bo mi się stało z tym, z szafirem. Szafir jest taki ciemniejszy, no nie? Taki no ten... niebieski, no już. No niebieski, dobra, no. Ciemny niebieski. Także fajnie, grube, ciepłe. I w końcu nie będziemy wszyscy płakać. Także kończymy tego vloga. Paulina będzie go montowała. I widzimy się w kolejnym, a to już chyba będzie znów podróżniczy. Tak, o Matko Boska. Będzie do prania te. Czyli do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa. Filmiku.